dobry. Dzień dobry. Chcielibyśmy powiedzieć Wam o projekcie, który zaczęliśmy realizować w zeszłym roku. Jego nazwa to Biblioteka Dom Inicjatyw. Powstał z powodu odpłynięcia naszych czytelników po pandemii. To znaczy zastanawialiśmy się, gdzie są i co robią dorośli mieszkańcy Legionowa w wieku 25-44 lata. Zastanawialiśmy się, jak do nich dotrzeć. Dlatego działania projektowe musiały być szyte na miarę, składało się na nie szereg elementów. Po pierwsze, była to diagnoza potrzeb mieszkańców, poza tym szkolenia bibliotekarzy i wizyty studyjne w miejscach aktywności lokalnej w Warszawie. Szkolenia przeznaczone nie tylko dla bibliotekarzy naszej biblioteki, ale też dla bibliotekarzy z terenu całego powiatu. Po trzecie, były to działania edukacyjno-animacyjne w terenie i w bibliotece. I po czwarte, konkurs na inicjatywy oddolne naszych mieszkańców, a potem realizacja projektów przez nich zgłoszonych. Diagnoza, czyli ten moment, kiedy ruszyliśmy z ankietami, z wywiadami do mieszkańców Legionowa, którzy byli naszymi czytelnikami, ale też niekoniecznie. Wykorzystaliśmy do tego żółty wózek, który stał się punktem konsultacji społecznych i takim miejscem, w którym rozmawialiśmy z dorosłymi mieszkańcami Legionowa. Wnioski z tej diagnozy zaczęliśmy w zasadzie wdrażać od razu. To znaczy rozmawialiśmy z dorosłymi, a dla ich dzieci organizowaliśmy animacje, zabawy i warsztaty po to, żeby rozmawiać swobodnie, pytać, co robią w wolnym czasie, kiedy mieliby czas, żeby przyjść do biblioteki i co chcieliby w niej robić. Nieprzypadkowo wybrane były też miejsca, w które żeśmy się udali, ponieważ jeździliśmy na takie place zabaw, które są oddalone od naszej biblioteki, gdzie dostęp do kultury jest trochę mniejszy, co wpisuje się w ideę polityki zrównoważonego rozwoju, która była nam generalnie bliska. Dlatego drugim działaniem edukacyjno-animacyjnym, które podjęliśmy, było przeprowadzenie sąsiedzkiej soboty. Był to dzień, podczas którego po pierwsze odsłonięliśmy tablicę sąsiedzką, czyli takie analogowe miejsce, gdzie każdy może umieścić swoje ogłoszenie, podzielić się czymś, sprzedać, kupić, wypożyczyć, zamienić. Tego dnia przeprowadziliśmy też szereg wymienialni, to znaczy można było się wymienić książką, roślinami, zabawkami, co także składało się na poszanowanie pewnych trendów ekologicznych. Zaprosiliśmy tego dnia organizacje przedsiębiorców i grupy niezrzeszone mieszkańców po to, żeby podzieliły się swoimi umiejętnościami. Rękodzielnicy pokazywali podczas warsztatów swoje prace. Mieszkańcy, którzy przyszli, nasi użytkownicy, mogli wziąć udział w zajęciach wykonywania świec albo breloków. To był taki prawdziwie otwarty dzień, podczas którego królował duch wspólnoty i mieszkańcy byli ze sobą w naszej wspólnej przestrzeni. Kolejnym krokiem był konkurs na inicjatywy oddolne naszych mieszkańców. Do oceny wniosków, których wpłynęło 14, zaprosiliśmy także jedną z mieszkanek miasta, tak aby ten proces był transparentny, ale też włączający dla naszych odbiorców. Udało nam się wybrać 9 wniosków, które zakwalifikowaliśmy do dofinansowania i były to projekty bardzo różnorodne, od takich rękodzielniczych typu szycie na maszynie, makrama, poprzez warsztaty pisarskie, spotkania z autorami reportażu, warsztaty sensoryczne dla rodziców małych dzieci, szkolenia z druku 3D, a także spotkania astronomiczne. Wszystkie te spotkania miały charakter otwarty, to znaczy, że były za darmo, a na te, na które nie trzeba było się zapisywać, sale dosłownie pękały w szwach. Działania, które wyniknęły z tych spotkań, na pewno będą towarzyszyły nam jeszcze przez lata, ponieważ mieszkańcy okazali się niezwykle zaangażowani. To, co warto powiedzieć, to za podobnego rodzaju działania otrzymaliśmy takiego mazowieckiego Oscara, czyli Nagrodę Kierbedziów, za działania na rzecz społeczności lokalnej. Wszystkie te działania sprawiły, że skończyły się nasze problemy z frekwencją na wydarzeniach, które odczuliśmy bezpośrednio po pandemii, a także statystyki zapisów osób w wieku 25-44 lata wzrosły o 62% rok do roku. Atmosfera wokół biblioteki zrobiła się przyjazna, otwarta. Bibliotekarze zyskali wiedzę i narzędzia do pracy z mieszkańcami i mamy nadzieję, że ten duch będzie nam towarzyszył jeszcze przez długie lata. Jeśli chcecie go poczuć, zapraszamy do nas albo zaproście nas do siebie, opowiemy Wam więcej.